Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus. No i znajdujemy się, słuchajcie, w Chorwacji. My już tutaj przyjechaliśmy przedwczoraj. Dzisiaj mamy 26 września 2024 roku. My przyjechaliśmy przedwczoraj, ja nie nagrywałem, bo tam, wiecie, no, trzeba było się skoncentrować na jeździe, trzeba było tu dotrzeć. No i w rezultacie to wyglądało tak, że 23 rano my wyjechaliśmy z Warszawy, bo z Gdańska przyjechaliśmy na chwilę do domu, żeby tam na szybko przepakować rzeczy, bo już mieliśmy gotowe w sumie dwa sety tego, co chcieliśmy i co musieliśmy zabrać do Gdańska. No i przy okazji właśnie tutaj na wyjazd. No i my te rzeczy sobie przygotowaliśmy. Wzięliśmy tylko... Znaczy właściwie to truskaweczka przepakowała. Bądźmy sprawiedliwi. No i ruszyliśmy w trasę, słuchajcie. Ze względu na te wszystkie powodzie i tak dalej, ta trasa była dosyć taka wydłużona, bo jechaliśmy przez Wrocław, potem no mieliśmy przez Niemcy jechać, ale później zmieniłem tę trasę i udało się dojechać do Pragi Czeskiej. Z Pragi Czeskiej później pojechaliśmy do Austrii i w takiej miejscowości nieopodal Salzburga spaliśmy. Przespaliśmy się tak, żeby odpocząć. No i później na drugi dzień, czyli 24 rano, wyjechaliśmy stamtąd. No i przez Słowenię dojechaliśmy tu. Trochę na okrętkę, ale, no ale tak było bezpieczniej. Nie? Także wczoraj to był taki dzień wow. Nie nagrywałem nic. Znaczy nagrywałem, ale no nie na zasadzie opowiadania i podpinania tego całego sprzętu, tylko jak się obudziliśmy, to wypiliśmy oczywiście kawusie, tak jak dzisiaj. Zjedliśmy śniadanko w takim mini gaju oliwnym, bo nasz pokój jest sam, za mną. No i tutaj mamy ogródek, a naprzeciwko mnie jest plaża, morze. Więc jest naprawdę bardzo fajnie. Pogoda jest przecudowna, aczkolwiek w dniu wczorajszym, czyli 25 września, miały być tutaj burze z piorunami, ulewy i tak dalej. Okazało się, że cały dzień mieliśmy lampę. Piękna pogoda, w okolicach 25 stopni, więc dla nas optymalnie. Także poplażowaliśmy, pokąpaliśmy się w morzu. Morze słone strasznie. Także jak ja chciałem zanurkować, to no, to dupsko w górze zostało, no, to nie wiem, no, mówię, kurna, no nie pociągnę tego, no. No ale jakoś się tam udało. A dzisiaj co? No, dzisiaj mamy w planach pojechać do miejscowości Pakosztane, to jest jakieś 12 minut jazdy stąd, w tamtą stronę, nic wam to nie da, ale w tamtą stronę. I tam jest piaszczysta plaża dla odmiany. Też się poplażujemy, zwiedzimy kolejne miejsca. I czy ja będę nagrywał razem z gadaniem, tego nie wiem, bo szybciej i łatwiej jest mi to zrobić teraz, tak jak choćby no, truskaweczka szykuje śniadanie, no to ja mam tu chwilę czasu, no to mogę coś wam tam pogadać, no i przy okazji przebitki pokazać, nie? No, o ile mi się tam będzie chciało po powrocie i o ile będę miał czas, bo może jeszcze inaczej to zrobię, jeszcze nie wiem. Tak czy siak, my znajdujemy się w miejscowości, ja nie wiem, czy ja to dobrze będę wymawiał, wiecie, ale w miejscowości Biograd na Moru, to jest Dalmacja, nieopodal miejscowości Zadar. To jest taka spora miejscowość z portem, z którego wypływają statki tam, z lotniskiem i tak dalej.
więc spora miejscowość. Natomiast tutaj Biograd jest taką naprawdę bardzo fajną mieściną. Jest spokojnie, bo teraz już nie ma aż tylu ludzi, więc jest spokojnie na plażach, jest miejsce, pogoda dopisuje, więc tak de facto ten wrzesień tutaj to jest spoko. Bo podejrzewam, że czerwiec, lipiec, sierpień to tu jest zatrzęsienie ludzi i temperatury na tyle wysokie, że dla nas to już byłby problem. No ale jeżeli chodzi o kwestie związane z wrześniem, to jest już tak bardzo fajnie. Naprzeciwko, słuchajcie, ja widzę też wyspy, wysepki, więc to jest takie miejsce, gdzie te widoki też są super. To nie jest tak, że morze i po horyzont, tylko coś się dzieje. Jest pełno jachtów, pełno jakichś łódeczek, motoróweczek, jakichś takich ludzie tutaj patrzę, to się szykują gdzieś na wypłynięcie, na połów. W ogóle wczoraj akcja była taka, bo dwóch jakichś chłopców z harpunem w marinie łowili ryby, powiedzmy, że łowili. I to skutecznie, także dosyć blisko nawet te rybki tutaj podpływają, spore. No i co? No i tak to wygląda. Taka nasza podróż poślubna. Spędzimy tutaj jeszcze trochę czasu. Ten film to już wam opublikuję po powrocie, bo trzeba go poskładać i wtedy będę mógł pokazać wam. A tymczasem ja kończę kabunię. Trzeba zjeść śniadanie. Zapakować się do naszego jakże wspaniałego wozu, bo naprawdę spisał się samochodzik, dała radę. To się troszeczkę obawialiśmy, czy nasza Toyka da radę, ale dała radę, rewelacja. Także teraz, nie wiem, może do Chin pojedziemy. Samochodem. Żartuję. My to szaleni jesteśmy, więc to tak to trzeba z przymrużeniem oka traktować, ale nas jest na to stać. My jesteśmy szaleńcy. Ja już w aucie siedzę. Nie podpiąłem mikroportu, bo to taki krótki tylko ten. Krótkie wejście. No i czekam na truskaweczkę i za chwilę ruszamy do Pakosztany. No i już zapomniałem, jak się ta miejscowość nazywa. Tak czy inaczej, jeszcze widoczek z Biogradu. Zarąbiście jest, nie? Tam jest plaża, tu jest plaża. Może raz zobaczymy. No. Ale fajnie tu jest, nie? To już szybciej tej zatoczce tam, bo będzie spokojnie troszkę. No i bardzo, bardzo dobrze. O, też bardzo dobrze. Prysznice przebierali. Ale się wyplażowaliśmy, jak fajnie było. Znowu nie podpiąłem mikroportu. Ale jest cudownie, kurczę. Fajna miejscowa. No dzisiaj wieje. Więc nie pobyliśmy długo na tej plaży, ale może gdzieś jeszcze zahaczymy o jakąś. Zobaczymy. Do sklepu wlazłem na chwilę. Takiego. Swoją drogą tutaj w tych sklepach takich mniejszych
typu Żabka, to nikt na kasie nie siedzi. Ja już tu czekam jakieś 5 minut. Słuchajcie, jest straszny wiatr, ja tam mikroportu nie podłączyłem znowu. Jakiś leniwy jestem, ale chcę wam ciekawostkę pokazać. Jest sobie wyspa, a na tej wyspie jest tam kościółek. Zarąbiście to wygląda. Jechaliśmy, słuchajcie, do miejscowości Srima, też wieje. Ja to się śmieję, bo my generalnie pierwotnie mieliśmy tutaj mieszkać. Ja to się śmieję, że będziemy mieszkać w Sromie, nie? To się truskaweczka tak chichrała ze mnie, że szok. Natomiast przyjechaliśmy tutaj, sobie wieje jak diabli, teraz szukamy parkometru. Szukamy go jeszcze, kochanie, czy? Musimy go. Dobrze. No, ale jest pięknie, słuchajcie. Dobra, damy szansę, bo wiecie, my koniecznie chcemy zapłacić za ten parking, no, a oni nam nie dają szansy. Tu karta nie działa, tam tylko cash, ale co to za radocha gotówką płacić. Słuchajcie, szukamy w tym, w tej Srimie, tak? Jak to pieszczotliwie określamy, Sromie, czegoś do jedzenia. Od godziny prawie. No i generalnie nic nie ma, wszystko pozamykane, czyli standardowo buła, parówa. Tutaj w tym sklepie to czekaliśmy około 10 minut prawie. Prawie może, nie, może 5, nie? Bo tu ze 3 tygodnie temu, może 4 tygodnie, truskaweczka mówi, że pani konwój robiła. Na 100 euro. A teraz nie ma gości. W ogóle ta miejscowość jest taka trochę wymarła. Teraz, nie? Bo w Biogradzie to jest sporo turystów, ale tutaj to praktycznie, no sami widzieliście, jak żeśmy szli. Także kicha trochę. Truskaweczka rozpracowuje parówy. Tak szybko nie zjemy. Tak szybko nie zjemy. No, tak trochę, tak nie za bardzo. Ale to co, nie ma otwarcia? Nie. Proszę państwa, miejscowość Srim. Że truskaweczka. Się truskaweczka uśmiała. Miejscowość, w której się aktualnie znajdujemy, bardzo malownicza, tak? Generalnie infrastruktura na najwyższym europejskim poziomie. Parówki z tradycjami, proszę państwa. Truskaweczka, pomóż trochę, od którego to roku? 19 wieku. Z 19 wieku, słuchajcie, także już galaretka była. Dobrze, że powiedziałem truskaweczce, dobrze, że to pakowane było, bo samo by przyszło na parking. No i co? Zrelaksowaliśmy się. Nie wiem, kiedy nam godzina i 10 minut upłynęło. Także
jak z bicza strzelił. Że nie wiem, coś jeszcze mogę tu dodać, kochanie? Polecamy. Jedziemy do Wodicze na obiad. Już tak na serio, bo tu nie ma co zjeść. Wodicze. Marina ładna. Ładna marina, nie? Ta co jakiś rząd czegoś ubicie. Jak nie, to tutaj mamy w razie, to tutaj na razie grill house. Tak. W razie co? No mamy fast foody, pizzę. Hot dogi takie co na stacji mogliśmy kupić. A czekaj, ten parkometr? A to nie minuty nie przechodzą ze sromu? Uziwa, nie wytrzymie. Także tak, no. Minuty nie przechodzą. Ja w końcu udało nam się w miejscowości Wodicze knajpę wyczaić, no to proszę, co serwują? Jaja na oko, nie? I to za 7 euro. No dobra, zamówiliśmy, słuchajcie, spaghetti bolognese. Także jest. Spaghetti z polonezem, proszę Państwa. Truskaweczka też ma. I litr wody. Tu jest kawa jeszcze, tu zobaczmy. No powiem wam, że ta marina tutaj w tej miejscowości Wodicze to robi wrażenie wraz z tymi łodziami wszystkimi. Kurczę, żeśmy z truskaweczką takie widzieli. My cały czas tu jesteśmy, bo o, jak tam sobie popatrzycie, robią wrażenie, ale to jeszcze nic. Były tam ciut większe. Jeszcze takie rzeczy. Truskaweczka poszła teraz do sklepu. Bo to jest taki market, Konsum, żeby tam kupić pomidorki i inne rzeczy na kolację. No i myślę, że będziemy już wracać do Biogradu. Zobaczymy co dalej, czy dzisiaj coś jeszcze tam będziemy szaleć, czy nie. Natomiast jutro też jest dzień, więc coś byśmy pokombinowali. No i mamy kolejny dzień, 27 września 2024. Przyjechaliśmy do Zadaru na plażę. I tak tutaj jest, pięknie. Słoneczko świeci, 27 stopni. Więc jest rewelacja. No, truskaweczka się przebrała, teraz ja idę się do przebieralni poprzebierać, rozegliżować trochę, no i chwilę czasu tutaj spędzimy, później może jakiś obiadek tu w Zadarze. No i tym razem udało się mikroport podpiąć, bo go po prostu wziąłem.
karczochy. O, masz. No daj ty spokój, no. Chyba karczochy, ja nie wiem. A to nie za duże na karczochy? No, ale to jest takie figotne. Proszę Państwa, jesteśmy na starówce w Zadarze, taka starówka, promenada, teraz tutaj takie oto cudawianki się dzieją. Truskaweczka chodzi i pstryka zdjęcia, ja zresztą też, bo tu jest tak pięknie. Byliśmy w bardzo klimatycznych uliczkach, piliśmy w jednej z nich kawusie. W sumie, bo my to tak jeszcze tutaj patrzymy, gdzie będzie najtaniej i jak nisko zejdą oni z cen, no to tutaj zeszli już naprawdę euro 50. Za takiej słusznej ilości kawę i wodę do tego. Także całkiem przyzwoicie. A teraz poszukujemy miejsca, żeby coś zjeść. Tu jest więcej lokali otwartych niż w Srimie. No Rachel truskaweczka mówi. No i że takie rzeczy. Takie widoczki za mną, a takie widoczki przede mną. Teraz już możesz gadać. O nie, co cwaniakujesz? No. Tyle z pomocy. Zjedliśmy już obiadek, co prawda nie jest to perełka. No bo to powtarzam słowa truskaweczki. No to. A teraz idziemy, słuchajcie, na parking. Przedłużyć pobyt na naszego lowlinera, naszego samochodu. Bo ja nie wiem, czy ja w końcu powiedziałem, czy nie powiedziałem, ale wczoraj wyłapaliśmy, gdzie to, w Wodicze, tak? Wyłapaliśmy mandat za parkowanie. 26 euro. Także takie rzeczy. Tylko czy ja wiem, czy to się opłaca? Jest 4:30? A, dobra. Opłaca się. To opłaca się. No my już, słuchajcie, kupiliśmy kolejny bilet tam na parkowanie. No a tutaj zobaczcie, jakie tu jachty są, nie? To niesamowite. Truskaweczka. Truskaweczko, to i co robisz? Na tle koleżanek. Na tle tych koleżanek tam? No tak. Tak, bo my to się śmiejemy, że tutaj nasz lowliner to tam wszystko potrafi zrobić. Jakby mogła, to byłaby też amfibią, ale nie ma jak uszczelnić. I co włożyłaś? I teraz idziemy dalej zobaczyć. O, patrzcie. Mieliśmy płynąć taką łodzią pod wodą. Tylko, że czerwoną. I kuźwa, gościu wymiękł i nam odwołał. Bo za bardzo wiało, według niego. No. No fajnie byłoby tak, wiecie, pooglądać to, co się pod wodą dzieje. Szkoda. No proszę, proszę, proszę Państwa, skąd my to znamy? Para młoda. Jak się filmuje? Zobaczcie, jaki stary dzwon na dzwonnicy. I wróciliśmy, słuchajcie, nad wodę. I takie falki, a widzicie, kapitan wymiękł. Kurde, no ty. Nie rozumiem tego, to ledwo co kołysze, te 3/4 łodzi w wodzie zanurzone.
Ten się boi. Co, kochanko? A, chcę zdjęcie z selfie sticka? Muszę kończyć, przepraszam. Żona wzywa. Morskie organy. No dobra, to teraz popatrzmy na widoczki. Muszę uspokoić kosmate myśli. I chyba będziemy powoli wyjeżdżać z Zadaru, nie? No bo my już tutaj wtedy parkowaliśmy, jak tam pójdziemy, to już będzie samochód. Mhm. Takie rzeczy. Żona jeszcze foci. A ja ciągle kręcę. Mamy 28 września 2024 roku. Pogoda dzisiaj taka sobie. Trochę pokropiło. No dobrze tu daje. Coraz lepiej. Teraz już nie pada, przestało. Truskaweczka sobie drzemie, no to ja wykorzystałem okazję do tego, żeby trochę tutaj ponagrywać, bo już tak od kilku dni noszę się z zamiarem, żeby wam trochę opowiedzieć o tym domu, w którym my jesteśmy, o tej kwaterze, apartmani. Także jeżeli chodzi o sam obiekt, nazywa się Apartamenty Roko, znajduje się w miejscowości Biograd na Moru. Ja nie wiem, czy ja dobrze te nazwy wymawiam, mam nadzieję. Natomiast w Chorwacji. No i co? I jeżeli chodzi o kwestie związane z samym apartamentem, też jest całkiem nieźle wyposażony, bo ma lodówkę, ma dwupalnikową płytę grzewczą, ma zlew. Lodówka może nie jest zbyt duża, ale no, tak, żeby przechować żywność, nawet coś zamrozić, to jest wystarczająca. Jeśli mowa o samym miejscu do wypoczynku, no, tam jest telewizor, jest dostęp do Wi-Fi, aczkolwiek jeżeli chodzi o przepustowość, jest to wystarczające do normalnego użytkowania, ale ja bym nie zdecydował się wgrywać tutaj filmu na kanał przy tej prędkości. Co tam jeszcze? No, w naszym akurat apartamencie dwuosobowe łóżko, bardzo wygodne, naprawdę bardzo wygodne. To możemy polecić. Wysypiamy się, wstajemy wypoczęci, nic nie uwiera, wszystko bardzo fajnie, pięknie. Co tutaj jeszcze jest? No, u nas, my akurat mamy na parterze, mamy taras z bezpośrednim wyjściem do ogrodu, no i jednocześnie możemy wyjść sobie na plażę. A propos plaży, no to odległość od, tak patrzę teraz, próbuję oszacować na oko, może ze 30 metrów. W porywach do 40. Coś takiego. Jeżeli chodzi o kwestie związane z parkowaniem wozu, no to koło domu, ale poza posesją. Nic strasznego tutaj. Mimo tego, że tutaj jest wszędzie oznakowane, że ten parking jest płatny, no to tu jest bezpłatny. Więc można sobie spokojnie postawić auto, jeżeli ktoś z Państwa by chciał samochodem przyjechać. Co tam jeszcze? Wracając do wyposażenia pokoju, suszarka na pranie, dosyć przydatna, leżaki fajne, metalowe, na kółkach, więc można sobie to przeciągnąć na plażę.
No i co? Jest cicho kameralnie, tam w tamtą stronę, w stronę mariny. No to w nocy wyszliśmy sobie na spacer, no to była jakaś impreza, było tam głośno, ale, ale tutaj jest naprawdę bardzo cichutko, więc jeżeli jakikolwiek przyjazd, powiedzmy z dziećmi, albo nawet i nie, bo dorośli no też chcą mieć odpoczynek, chcą mieć ciszę, spokój, po to się wyjeżdża na wakacje, żeby odpoczywać, nie każdy lubi imprezować, to tu jest właśnie cichutko i śmiało można to miejsce polecić. Zresztą, jeżeli chodzi o ogólnie o Biograd na Moru, to wydaje mi się, że jest to taki kompromis między Zadarem, gdzie jest dużo więcej turystów. No my wczoraj byliśmy w Zadarze, bardzo dużo Polaków tam było. Co chwila język polski słyszałem. No i nie tylko oczywiście. Natomiast jest tam taki spęd, tak? Bo jest bardzo dużo różnych obiektów, jest bardzo dużo knajpek, więc ci ludzie tam się kumulują i tam sobie przebywają. Natomiast tu jeżeli chodzi o teraz, czyli praktycznie końcówkę września, to tych ludzi jest mało. Pogoda, no dotychczas mieliśmy lampę, nie? Lampę tak między 25 a 26 stopni Celsjusza, więc dla nas akurat optymalnie, bo w wakacje pewnie tutaj jest dużo, dużo goręcej. Jakieś żyjątko tutaj jest. Ciekawe. Nie wiem co to. Może krabik. Natomiast jeśli chodzi o teraz, no to jest optymalna temperatura, ludzi nie ma dużo, ale coś za coś, bo tak jak tutaj, ja później może na przebitce pokażę, tak jak tutaj wzdłuż plaży jest sporo takich budek, gdzie można coś zjeść czy się napić, to teraz już są zamknięte. Dalej trzeba do Biogradu, tam bliżej centrum się udać, no i tam są pootwierane, bliżej mariny, ale nam to nie przeszkadza, bo my sobie przejdziemy czy podjedziemy i jest gites. W odległości, no, może ja czasowo powiem, około 4 minut jazdy samochodem, około tak powiedzmy 18 minut z buta, znajdują się dwa duże sklepy, Lidl oraz Kaufland. One są zlokalizowane obok siebie, gdzie można zrobić zakupy. Ceny porównywalne z polskimi, nie ma tutaj jakiejś wielkiej przebitki, ale bliżej mamy sklep takiej sieci Studenak. Powtarzam, nie wiem czy ja dobrze to wymawiam. W każdym razie ja na te sklepy mówię Studenciak, to jest coś takiego jak u nas sieć Żabka. Tak mi się wydaje. I no i tu już są ceny nieco wyższe, ale niewiele wyższe. Jeżeli mowa, słuchajcie, o plaży. Plaża, bo ja wiem, że tutaj akurat jest to dosyć istotna kwestia. W tym miejscu plaża jest żwirowa. I zdarzają się piaszczyste. My próbowaliśmy dostać się na plażę piaszczystą, ale okazało się, że akurat była zamknięta, kiedy pojechaliśmy. Natomiast tutaj jest plaża żwirowa, w niczym to nie przeszkadza. My akurat jesteśmy wyposażeni w budki takie plażowe, więc nam się tutaj nic nie wbija w stopy. I dodatkowo jeszcze te leżaki, które są na wyposażeniu tego apartamentu, no to też pozwalają się wygodnie ulokować, żeby się poopalać. Woda. No dzisiaj to taka mniej przejrzysta, jak świeciło słoneczko, to była bardziej tak, jak się tutaj teraz patrzę. Natomiast temperatura wody znośna dla mnie. Ja mam ten problem, że generalnie w wodach typu Bałtyk ja się nie kąpię, bo mnie kości bolą. Jest dla mnie za zimno. A tutaj udało mi się wykąpać bez żadnych tam jakichś... Bez żadnego dyskomfortu. Nie odczuwałem bólu kości i fajnie.
Więc fajnie tutaj pod tym kątem. Zejście do wody jest stosunkowo łagodne, więc jeżeli ktoś by z dziećmi przyjechał, no to nie ma tutaj obaw, że dziecko gdzieś tam spadnie, bo trzeba po drabinkach zejść, a są też takie zejścia. Tutaj nie, tutaj jest w miarę łagodne zejście, ta woda, no tak mniej więcej 4, 5, może 6 metrów, tak jak się patrzy na oko od brzegu, no to mnie już sięgała do szyi, więc tutaj pod tym kątem trzeba zwracać uwagę na dzieci. Jeżeli mówimy o jeżowcach, tutaj nie ma i to jest bardzo fajne, no bo tu już czy dzieci, czy dorośli, no to wiadomo, można przeoczyć, można mieć później problem, tak? Natomiast tutaj tych jeżowców nie ma, jest w porze. No, a to krabik jednak wyszedł sobie tutaj bliżej mnie i sobie wędruje boczkiem. Jak nie ucieknie i skończę pierdzielić te smutki ciotki Adelaide, no to zrobię na niego zbliżenie. Nigdy nie zbliżałem się do kraba. To będzie pierwszy raz. Mój mąż rzekł to naprawdę. Siedzi i pomyśli i wymyśla, kurczę, różne rzeczy. No i przeszliśmy na kawę. Tak minęliśmy marinę w Biogradzie i tak przeszliśmy na kawę, a truskaweczka mi pokazuje budkę i mówi, że o, słuchaj, to jest taka lokalna żegluga, jak u nas, powiedzmy, żegluga gdańska, nie? W Polsce. No i tak usiedliśmy, przeszliśmy trochę dalej, usiedliśmy na kabusie. No i tak mi nie dawała ta linia spokoju, nie? No i trzeba było wymyślić coś. No to pytam truskaweczki, a co byś powiedziała, jakbyśmy zjedli obiad w innym miejscu? No, truskaweczka pyta, a gdzie? Na to ja. Tam. Na wyspie. Także jest godzina 13:55, o godzinie 14:30 mamy prom. Truskaweczka szybko poleciała do sklepu, bo żeśmy się ubrali tak, że no dżinsy, koszulka, bluzy i tak dalej, no ale zrobiło się strasznie gorąco, więc truskaweczka pobiegła szybciutko do sklepu, żeby zobaczyć jakieś najlżejsze ciuchy. No i za chwilę będziemy zmierzać do kasy, żeby kupić bilet. Także jeszcze rejs nam się trafił. Fajnie. Przybyliśmy. Jesteśmy na wyspie Paszman. Tam jest pięknie. Ale tam chyba nie za pięknie. Aha. A to nie jest ten klasztor? Tam na górze? Tam w miasteczku sobie. Mhm. Fajne te promy. Tutaj od razu jest przystanek autobusowy, który wozi ludzi dalej, do Tkon, ale my to chyba z buta pójdziemy. Znaczy nie wiem, co tam truskaweczka by chwiała, ale to za chwilę zapytam, nie? Weszliśmy, proszę Państwa, do restauracji i tak truskaweczka mówi, że będziemy jedyni.
No to tak, ale no widok zacny. Miejmy nadzieję, że jedzenie będzie dobre. Bo tutaj na Paszman generalnie nie ma tylu osób. Jest bardzo mało ludzi ogólnie na ulicach, więc może z tego wynika ten tłum tutaj. Ale zapytajmy o wolny stolik. Bo... Na dużym zoomie to robię. Tam jest Biograd. A tu jest wyspa i taka chałupa rybacka. Nieźle, co? Przyszło nasze żarełko. To jest truskaweczki Ciewa Pcici. A dzisiaj truskaweczka dla mnie wybierała. Tadam. Żony pilnuje. Dobra, żona wyszła. Generalnie rzecz ujmując, proszę Państwa, my już wracamy. Także tego 18.10 startujemy. Także takie chocki klocki. Piękne widoki, piękne miejsce. Miasto Tkon na wyspie Paszman. Zjedliśmy super obiadek, wypiliśmy bardzo dobrą kawusię i teraz czas wracać do Biogradu, porobić jakieś tam zakupy jeszcze ostatnie. Oczywiście mikroportów nie wziąłem ani selfie-sticka, bo po co? Na wycieczkę się wybrał. No i czas na pakowanie i przygotowywanie się na jutro do wyjazdu, bo jutro już wyjeżdżamy. Ale to jeszcze nie koniec naszej podróży, także coś tam jeszcze będzie. No i Biograd. Biograd strzela na pożegnanie dla nas. Drodzy Państwo, 29 września 2024 roku, my już opuszczamy to miejsce. No i wyruszamy w dalszą drogę na Węgry. No i co? No i zobaczymy, jak ta droga będzie przebiegała. Mam nadzieję, że płynnie, bez jakichś tam większych zawirowań, korków i robót na drodze. No i jeszcze tam chwilę pobędziemy na Węgrzech. My jesteśmy, proszę Państwa, nad Balatonem. To jest kolejna chata, którą wynajęliśmy. Ja nie wymówię nazwy miejscowości, nie odważę się, bo to jest Balaton coś tam, ale to napiszę najwyżej. No i co? I taki jest widoczek, słuchajcie. I taki jest widoczek tutaj. My możemy
z tego wszystkiego korzystać. Tam jest kajaczek, jest ta łódeczka, jest chyba rowerek, z tego co widzę. No i sam balaton. To jest to, co jest na dole. Natomiast jest jeszcze tutaj, no bo tak, mamy aneks kuchenny, jest lodówka. Tutaj jest toaleta. Natomiast tu na górę się idzie. Idzie. Łoś ty syn. No i tu są dodatkowe dwa pokoje, dwie sypialnie z balkonem. No i kurczę, ta jest nasza. To jest nasza, bo my zarezerwowaliśmy na dwie osoby, także. O, ale wieje strasznie, słuchajcie. Wieje strasznie. Od samej Chorwacji. Dzisiaj taki wieczny dzień. I tak to wygląda. Ja myślę, że jest kapitalnie. Łazienka. Jest umywalka. Pralka. O, prysznic. To taka mała kabinka, ale jest, no i widzę, że boiler, więc tutaj trzeba będzie wodę oszczędnie. Ja nie zauważyłem, słuchajcie, ale my tutaj mamy plejaka, nie? Nie zauważyłem tego PlayStation, no i taki wykoksowany telewizor. Pięknie, co? No to my już wyszliśmy, ubraliśmy się bardzo ciepło, bo wieje jak diabli. Truskaweczka powiedziała, że jesteśmy w jakiejś balatońskiej falenicy. Ta falenica to taka miejscowość pod Warszawą, dla tych co nie kojarzą, nie wiedzą. No i wyszliśmy sobie na rekonesans, przede wszystkim coś zjeść. No i mamy tutaj jakąś restaurację. Ale czy to otwarte? Tu wchodzimy? Testujemy? No i pójdźmy, zobaczmy. No dobra. Idziemy, zobaczymy, potestujemy, czy jest otwarte. No słuchajcie, dla Deadcata to jest prawdziwy test, bo tutaj taka jest zawierucha, że czy ta moja fretka na tym mikrofonie zda egzamin, to nie wiem. A, ale chyba jest zamknięta ta restauracja. Także chyba żeśmy już pojedli, nie? Co? Samochód i do miasta? Jesteśmy, słuchajcie, na tym, na lokalnym deptaku. W Balaton coś. Nie wymówię tej nazwy. Nie dam rady. Po prostu nie to, że nie chcę. Nie dam rady. Szukamy czegoś do jedzenia. Znaleźliśmy. Tam z tyłu było już jakieś żarło. Natomiast truskaweczka wynalazła jeszcze jedną jakąś tam knajpę. Widziała, jak jechaliśmy autem. Idziemy sprawdzić, co to za cudo. Bo nad Balatonem to strasznie tam wieje, więc by nam pewnie wszystkie frytki tradycyjne węgierskie wywiało. Nie, bo byliśmy już w jednej, słuchajcie, restauracji. Truskaweczka się pyta, jakie mają tradycyjne potrawy. Pani pokazała jedną, ale chyba nie była do końca pewna sama, czy to jest tradycyjna węgierska potrawa. Także idziemy dalej. Idziemy poszukać czegoś, co by się nadało do jedzenia, nie? Ty mówiłaś o tym tutaj? Tak? Ja to na prześlicie widziałam. Ale tu? To jest chyba poczekalnia dworcowa, nie? Czy knajpa? Aha. Dobrze, truskaweczko. Ufam ci. Ale stacja też jest przy okazji.
No dobra, słuchajcie, ja tutaj tak trochę ściemniam, gadając do was. No bo chyba nie za bardzo tutaj kręcić można, natomiast udało nam się w końcu zamówić jedzenie. No i będziemy czekali na to, nie? Aż to wszystko zostanie zrobione. No i co? Truskaweczka wybrała kotleta schabowego. Takie tradycyjne węgierskie danie. Natomiast ja grillowaną pierś z kurczaka, z jakimś krokietem, do tego frytki, do tego kolesław. Zobaczymy, co przyjdzie. Postaramy się wam to pokazać. Natomiast ciekawi jesteśmy przede wszystkim w smaku, nie? Tak, słuchajcie, jemy w restauracji przy stacji kolejowej, a no ale ceny mają słuszne. Tak jak popatrzyłem, to ceny mają słuszne. Więc zobaczymy, jaki rachunek dostaniemy. Zrobiłeś, tak? Tak. Takie pyszności dostaliśmy. Ale pachnie ładnie. Nas, moje zdanie. No znam. No, proszę państwa, my już jesteśmy po posiłku. Ten lokal znajduje się dokładnie za mną. I trzeba przyznać, co? Uczta, tak, tak jak. No to wiesz co, to może mów. Nie. No. Mówię do truskaweczki i przed wyjściem. No to teraz będziemy filmować. Ty. No. A teraz się udziela, no. Słuchaj, ale tak, truskaweczka ma rację, uczta, naprawdę, truskaweczka miała swojego schabowego z frytkami i surówką z ogórka, natomiast ja miałem grillowaną pierś z kurczaka wraz z dodatkowo zamówionymi przeze mnie frytkami i dodatkowo zamówioną przeze mnie surówką kolesław, ale... Ten kurczak był w fajnym takim sosiku z karmelizowanych moreli i śliwek z dodatkiem cynamonu, więc super fajny smak. No i jeszcze takie krokieciki nadziewane owockami. Też bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo smakowite. Za wszystko, słuchajcie, zapłaciliśmy 11 160 forintów, czyli tam nieco ponad 29 euro, więc jak za taki obiad... I to, jakie mamy doświadczenie w jedzeniu w różnych miejscach, zgodnie uważamy, że było naprawdę przekozackie. Tak? No, truskaweczka kiwa głową, musicie mi uwierzyć na słowo. No dobra, my się zaraz będziemy kierować w stronę Balatonu, czyli tam. O tam, na promenadkę. No i coś jeszcze tutaj pooglądamy. Bo później trzeba się będzie kłaść spać. No i jutro... Przejazd do kolejnego kraju. No i dobra, no i tak jak powiedziałem, no my już tą promenadką sobie ciśniemy. Tu truskaweczka jeszcze słusznie zauważyła, że powinienem wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, która nie zawsze zdarza się w jakichś tam, powiedzmy, restauracyjkach, barach, barkach, tawernach i jeszcze jakkolwiek nazywać wszelkiego rodzaju lokale gastronomiczne, to przemiła, młoda obsługa. Naprawdę młodzi ludzie, tacy po 24-27 lat, taki przedział mniej więcej, plus jeden facet pod 50, ale to on był odpowiedzialny za terminal płatniczy. Wszyscy uśmiechnięci i serdeczni i życzliwi. No kurczę, tak się fajnie siedziało. Że no naprawdę, no rzadko się ostatnio nam trafiało, nie? Truskaweczka. A tutaj takie oto coś. No i bardzo dobrze, no i tak powinno być. Robi się coraz ciemniej. I zimniej. Zimniej, tak, bo my mieliśmy na początku właśnie zjeść tam, gdzie zmierzam z truskaweczką. Czyli nad Balatonem. Ale tu jest tak potwornie zimno i wiecznie, że niestety odpuściliśmy temat jedzenia na zewnątrz. O, jest i moja gwiazdunia. Dzień dobry.
Tak, jesteśmy ubrani. Tak, jesteśmy ubrani. To jest po prostu szok i niedowierzanie. Jest temperatur w okolicach 26-7 stopni, nie? Teraz nawet nie wiemy, ile jest, ale gdzieś tak około 14 może. No, także mieliśmy jeść tutaj, nad Balatonem, ale no gdzież tam. My byśmy dostali, za chwilę byłoby zimne. A tam to był strzał w dziesiątkę, truskaweczka zobaczyła, pyk, jest. Tak myślę, że podejdziemy z wami na chwileczkę. O, nasza tojka jeszcze stoi, bo tak żeśmy zaparkowali, tak nie wiedząc, czy można, ale jeszcze stoi. Podejdziemy jeszcze tutaj z wami, bo u nas, tam gdzie mieszkamy, jest bardzo dużo trzciny. Natomiast tu lepiej to wszystko będzie widać. No i wydaje mi się, że ładniejszy kadr, a przy okazji jeszcze test dla Dead Cata. Zobaczcie. Tam jest marina. Jest też i promenadka. No a to już sam Balaton, nie? Proszę bardzo. No a my mieszkamy tam, gdzie te trawy, o tam. Sorry, że paluchem, ale nie mam jak pokazać. No i kolejny dzień, kolejny poranek, moi drodzy. Ja dopiero wstałem. Znaczy, no niedawno, jeszcze zaspany. Ale kawusia nad Balatonem jest. Nie piję w wiadrze jeszcze. No i co dzisiaj? Dzisiaj, słuchajcie, jedziemy na Słowację. To jest najlepsza droga stąd, jaką udało się znaleźć, z najmniejszą liczbą pozamykanych odcinków. Tam pod Bratysławą jest jeden odcinek zamknięty, przynajmniej z tego, co Google podaje. Jak jest naprawdę, to zobaczymy oczywiście na miejscu. Natomiast później będziemy jechać przez Zwardoń, tutaj Żywiecczyzną. No i jazda do domu. Także trochę godzin to zajmie. Myślę, że około, normalnie jadąc ciągiem, około 11, może 12 godzin. U nas około 15 może będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie kawusia, potem pakowanie rzeczy do samochodu. No i ruszamy. Zatrzymaliśmy się, słuchajcie, na chwilę na Węgrzech, gdzieś w jakiejś mieścinie, a tu taki zamek, kurczę, wywalony, piękny, na wzgórzu. A my przy Tesco żeśmy sobie stanęli, także zaraz tam pewnie pójdziemy kupić jakąś kolkę, jakieś, nie wiem, coś do żarełka, a tu, o. Także takie chocki klocki. Jesteśmy na stacji, słuchajcie, przed granicą węgiersko-słowacką. Przez praktycznie większość trasy przejechaliśmy, nie mając stacji benzynowej z LPG. Już zaczęliśmy pomału się stresować, no ale w końcu mola żeśmy wyczaili tutaj. No i jest. I zalewamy Lovelinera. I to jest ciekawe, bo tu jest napisane non-self-service, nie? No to ja idę do gościa i przede wszystkim pytam, do you speak English? On mówi, że nie. No to mu mówię. Ja to zrobię, kochanie, zostaw. O, tak. To mu mówię, że autogaz. O, self-service. My to dzisiaj podążamy jakimś dziwnym szlakiem zamków, bo jesteśmy na Słowacji, przed Żyliną, i takie oto ruiny tutaj są. Także ciekawe. Ale to na dużym zoomie. Zamek Bekow. Zamek Bekow. Truskaweczka mówi.
A taka odległość jest normalnie do niego od nas tutaj. Po długiej, proszę Państwa, trasie w końcu jesteśmy na granicy słowacko-polskiej w Zwardoniu. Także tutaj już przejścia nie ma, kiedyś było, natomiast my jedziemy odwiedzić jeszcze moją babcię, także za 1,5 kilometra będziemy u babci. No i trzeba będzie się kierować na Warszawę. Także takie chocki klocki. Teraz nie będzie widać, ale tamto jak byłem mały, to jeździłem na nartach. Na wyciągu Jawornik. Za 300 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Ale ja wiem, gdzie babcia mieszka, ciulu. No cóż, proszę Państwa. Wszystko kiedyś się kończy. Nie inaczej jest z naszą podróżą poślubną. Mamy 1 października 2024 roku. My wróciliśmy w nocy. Byliśmy w domu przed godziną pierwszą. Tylko wczoraj przejechaliśmy około 910 km, bo spaliśmy na Węgrzech nad Balatonem, jak pamiętacie. No a jeszcze dzień wcześniej przejechaliśmy kilkaset kilometrów z Chorwacji właśnie na Węgry, tak żebyśmy mogli jeszcze tam zatrzymać się chwilę pobyć. No i teraz już w domu, dzisiaj pobudka. Ja jestem właśnie w trakcie montażu pierwszego filmu. No więc cóż, podsumowanie, niesamowite emocje. Naprawdę niesamowite emocje. Długo jeszcze nas oboje będą trzymały, ponieważ powiem Wam, oboje nie jesteśmy w stanie jakoś tak się zebrać w sobie i zacząć pracę. Truskaweczka właśnie się szykuje, jest godzina 11:50, kiedy to zakończenie właściwie nagrywam. Więc truskaweczka szykuje się do swojej pracy. No ja już nagrałem jeden film i teraz go montuję, natomiast na 12 no nie ukaże się, no nie ma bata, także pozaplanowo, poza okienkiem o 12 tymczasowym, to ten film będzie trzeba wrzucić. Ale tak jak powiedziałem, emocje nas jeszcze przez dosyć długi okres czasu będą trzymały, mentalnie jesteśmy jeszcze w podróży, fizycznie już tutaj, ja staram się pracować, truskaweczka za chwilę będzie musiała zmierzyć się dokładnie z tym samym. I co, no jakoś wbić się w ten taki tryb roboczy, no ale było naprawdę kapitalnie, super się bawiliśmy, odpoczęliśmy psychicznie, bo fizycznie to teraz dopiero będziemy odpoczywali, bo żeśmy się złazili, pozwiedzali, no ale my tacy jesteśmy. No a dzięki temu no, można i Państwu coś pokazać, aczkolwiek bardzo starałem się jednak ograniczać tutaj nagrywki tak, żeby samemu dla siebie wykorzystać fakt pobytu z żoną, no i odpoczynek. No cóż, kolejne przygody przed nami. Październik trzeba będzie tutaj odpuścić z uwagi na truskaweczki wyjazd służbowy niebawem, natomiast myślę, że w listopadzie już gdzieś wybędziemy, no i będzie kolejna przygoda. Zobaczymy, jak to będzie. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Dziękuję wszystkim, którzy nam dopingowali i nam pomogli.